Cześć, witam. Jeśli zastanawiacie się, jaki wpływ na przyszły wynik wyborów do Sejmu i Senatu 2023 roku albo samorządowych 2023 roku może mieć pandemia oraz czy obostrzenia, bankructwa, niszczenie społeczeństwa mogą zaszkodzić obecnej władzy i czy PiS przegra przyszłe wybory, to może pomoże Wam, gdy przedstawię wyniki wyborów z Niemiec z marca 2021 roku. To były wybory do parlamentów dwóch landów, czyli do sejmików wojewódzkich, jeśli byśmy mieli to porównać do Polski. Z tym, że Niemcy, podobnie jak USA, są federacją i każdy land ma dużo większą swobodę do decydowania o sobie niż w przypadku Polski, gdzie województwa są bardzo zależne od Warszawy. Myślę, że jeśli spojrzymy na te wyniki, to będzie to dosyć dobre porównanie, bo akurat minął rok od rozpoczęcia pandemii oraz jesteśmy w trakcie lockdownów i obostrzeń. Co może mieć wpływ na porównanie Polska-Niemcy, to Niemcy bardziej niż Polacy wierzą w to, co mówi rząd. Czyli, że najgroźniejszy wirus na świecie dziesiątkuje, dlatego trzeba maseczki i rękawiczki nosić, szczepić się i testować. Do tego znam takich, co nie mogą się doczekać, aż zostaną wszyscy zamknięci w domach na miesiąc, a rząd będzie im pod drzwi przywoził jedzenie. Wynika to może z tego, że propaganda medialna w Niemczech jest silniejsza niż w Polsce. To tyle słowem wstępu. Wyniki macie na ekranie. Dla Baden-Württemberg i partia lewicowa Zieloni, która tutaj rządzi, rządzi dalej i partia ta jest za szczepieniami i lockdownem. Wyborcom to się podoba i poparcie nie wzrosło. Znana w Polsce niemiecka partia AfD, która częściowo jest przeciwko szczepieniom i obostrzeniom, straciła 5,4%. Spójrzcie teraz na wyniki w landzie Nadrenia-Palantynat, po niemiecku Rheinland-Pfalz. CDU wraz z koalicjantem SPD rządzą całymi Niemcami i również rządzą w tym landzie. Stracili tutaj w sumie 4,6% i zyskała partia Zielonych. CDU, SPD i Zieloni są za szczepieniami i obostrzeniami, więc nie wiem, co obiecali jeszcze ludziom, że zyskali. AfD stracili 4,3%. Podsumowując. Brak zmian we władzach tych dwóch landów w przypadku Niemiec, jak dla mnie, znaczy, że obostrzenia i kolejąca gospodarka nie mają wpływu na wyborców niemieckich, bo dla nich winny jest wirus, a nie politycy. Czy będzie tak i w Polsce, zobaczymy. Z mojego kręgu ci, którzy byli za PiS-em, dalej go popierają, mimo tego, co się dzieje. Dodatkowo do roku 2023 jest jeszcze dużo czasu i wiele może się wydarzyć, chyba że będziemy mieć przyspieszone wybory. Dzięki za oglądanie i wysłuchanie. Jeśli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i napiszcie komentarz. Jest to motywujące dla mnie do robienia dla Was kolejnych filmików. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, zapraszam Was do obejrzenia starszych materiałów, gdzie wiele z nich jest uniwersalnych czasowo i bardzo unikam robienia filmów na tematy już opracowane przez innych. Po prostu szkoda mi mojego czasu i Waszego na powtórki. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i wysłuchanie. Pozdrawiam Was i cześć.